Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek o Inoyamanace. Zapraszam. Imię Ino jest prawdopodobnie skrótem od Inoshishi, co z kolei oznacza dzik. Stąd przezwisko Sakury do niej Ino Świnia, natomiast Yamanaka oznacza w górach. Jej rodzina posiada kwiaciarnię o nazwie Yamanaka Flowers, gdzie Ino pracuje na pół etatu. Jeśli patrzeć na materiał źródłowy, czyli mangę, to tam nigdy nie pokazano, dlaczego Ina została medycznym ninja. W anime natomiast uczyła się pod skrzydłami Tsunade. Jej hobby to zakupy. Chciałaby rewanżu z Sakurą. Ino jest to nazwa miasta w dystrykcie Agawa w prefekturze Kochi w Japonii. Z jedzenia najbardziej lubi pomidorki koktajlowe i pudding, a najmniej lubi sashimi. Ukończyła 40 oficjalnych misji, 23 rangi D, 9 rangi C, 6 rangi B oraz 2 rangi A. Imię Ino może również oznaczać wielkie pole. Ma ona ulubioną rzecz, którą jest kwiat podarowany Sakurze, gdy były dziećmi. Według drugiego databooka, gdy znajdowała się w akademii, otrzymała następujące oceny. 6 za ninjutsu i pozytywność, a 5 za taijutsu, genjutsu, współpracę oraz nastawienie do klasy. Urodziła się 23 września, a jej grupa krwi to B. W pierwszym roku miała 12-13 lat, 149-151 cm wzrostu i ważyła 38 kg. Natomiast w Shippudenie miała 16-17 lat, 162 cm wzrostu i ważyła 46 kg. Ukończyła akademię w wieku 12 lat, a chuninem została w wieku 14. Opanowała 3 podstawowe natury czakry: ognia, wody oraz ziemi, a także dodatkowo uwolnienie yin i yang. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!